Dobry wieczór, panie premierze. Witam. Dobry wieczór. Czy Jarosław Kaczyński może się jeszcze dogadać z Jarosławem Gowinem i przenieść wybory na sierpień? Czy to przede wszystkim w tej chwili jest to decyzja pani marszałek Sejmu? Pani marszałek Sejmu te wybory obwieściła na datę 10 maja. To ta data obowiązuje. W tej chwili nie ma żadnego zgodnego z konstytucją mechanizmu, żeby te wybory mogły być przeniesione. Dopiero jeśli przyjęta byłaby ustawa, która jest w tej chwili w Senacie, ustawa dotycząca wyborów korespondencyjnych, ona daje pani marszałek możliwość przesunięcia terminu tych wyborów, ale tylko w ramach terminów czerwcowych do 23 czerwca, bo tak wynika z zapisów konstytucyjnych. No, dzisiaj po prostu niezależnie od dogadania się, od tego, co mówią różni politycy, tak wygląda rzeczywistość konstytucyjna. Wicepremier Jacek Sasin, na dalszy ciąg rozmowy zapraszam państwa do Polsat News. Panie premierze, ale jednak co będzie wtedy? Jak pan zareaguje, jak zareaguje Prawo i Sprawiedliwość, jeśli pogłoski okażą się faktem i opozycja zgłosi na marszałka Jarosława Gowina? Panie redaktorze, no ja nie będę się wdawał w ogóle w dywagacje na ten temat. To jest jakieś polityczne science fiction. Zresztą dzisiaj wielokrotnie dementowane przez różnych polityków z Porozumienia. Panią premier Emilewicz, pana posła Bortniczuka, oni wyraźnie mówili, że takiego planu nie ma. To są jakieś takie próby ze strony opozycji dzisiaj wbicia klina w Zjednoczoną Prawicę i naprawdę nie warto się tym zajmować. No dzisiaj panie ta ilość premierze, fake newsów, które produkuje opozycja, jest tak wielka, że no nie ma sensu. Panie premierze, to jak odczytać, jak pan zinterpretuje, pan zna lepiej pana marszałka Terleckiego, taki jego wpis? Gowin jest aktualnie szeregowym posłem, a jeżeli ktoś w tak zwanym porozumieniu uważa, że dla czyichś chorych ambicji PiS zgodzi się na jakiekolwiek zmiany, to się myli. O czyje chore ambicje chodzi? No, nie wiem, o czyje ambicje chodzi w tym przypadku. Ja, jak powiedziałem, przyjmuję za dobrą monetę to, co mówią politycy Porozumienia, że pan premier Gowin nie ma takiego pomysłu, zamiaru, żeby w tą grę opozycji grać, w tą grę, która nazywa się Gowin na marszałka Sejmu. W związku z tym no, nie ma tutaj żadnej przestrzeni do rozmowy o tym pomyśle. Pomyśle, który jest no, rzeczywiście z politycznego punktu widzenia zupełnie szalony, bo nie wiem, do czego miałby w tej chwili prowadzić, co mógłby w ten sposób osiągnąć pan premier Gowin i jego partia. No, miejscem Porozumienia Jarosława Gowina tym miejscem jest Zjednoczona Prawica, bo mamy wspólne cele i wspólny pomysł na Polskę. No dobrze, i panie premierze. Myślę, że każdy, kto myśli, że może być inaczej, się po prostu myli. Tak, ale wszyscy widzą, że jest bardzo poważny konflikt w Zjednoczonej Prawicy. Pytanie, czy ona wciąż jest zjednoczona. Pan premier Gowin mówi nie wyborom w maju. Mówi dogadajmy się, zróbmy wybory w sierpniu. Prawo i Sprawiedliwość stoi przy swoim. Ten wpis, który zacytowałem pana marszałka Terleckiego, to nie jest wpis miłości. Czy to oznacza, że tak naprawdę wewnątrz koalicji rządzącej mamy w tej chwili już wojnę? Czy my się wielokrotnie dogadywaliśmy w ramach koalicji rządzącej. Wielokrotnie było tak, że mieliśmy różnice zdań, nawet bardzo poważne różnice zdań, ale zawsze ostatecznie udawało się znaleźć porozumienie. I myślę, że szansa na to, aby było również tak w tym przypadku, w dalszym ciągu jest. Będziemy rozmawiać. No dzisiaj wydaje się rzeczywiście, że pan premier Gowin bardzo ostro stawia sprawę w tych wyborów prezydenckich i ich daty. Mówi, że najwcześniej to mógłby być sierpień. My z kolei mówimy, że nie ma dzisiaj zgodnej z prawem drogi, zgodnie z konstytucją, żeby te wybory mogły się w sierpniu odbyć. Ale wicepremier Gowin i opozycja mówią, że jest taka droga. Panie premierze, no że jest taka droga konstytucyjnie dopuszczalna, czyli wprowadzacie stan klęski żywiołowej i w sierpniu odbywają się wybory, które mogą być bardziej dopracowane niż teraz, korespondencyjne oczywiście. No ale panie redaktorze, a gdzie, proszę mi powiedzieć, i którzy tak mówią, mogliby powiedzieć publicznie, gdzie w Konstytucji jest zapisane, że powodem wprowadzenia stanu klęski żywiołowej może być chęć przesunięcia jakichkolwiek wyborów. No, to jest całkowite złamanie Konstytucji. Ale wracamy do tego, co się dzieje wokół nas. Mamy ograniczenia. Nie, de facto mamy stan nadzwyczajny. Mamy ograniczenia, które...
Nie, mamy, panie redaktorze, ograniczenia, które są w tej chwili luzowane. Jeśli poradziliśmy sobie z walką z epidemią w sytuacji, kiedy rzeczywiście tych ograniczeń było znacznie więcej, a poradziliśmy sobie, bo są specjalne przepisy, specjalna ustawa, która o tym mówi, to tym bardziej jesteśmy w stanie sobie poradzić z epidemią teraz, kiedy już nauczyliśmy się z nią żyć i walczyć i kiedy możemy luzować, tak bardzo luzować ograniczenia, no dobrze, bo mamy premierze. Przecież zapowiedź, że za chwilę, za kilka dni będą, większość tych ograniczeń będzie zlikwidowana. Jaka byłaby logika, gdybyśmy w momencie luzowania ograniczeń wprowadzali jednocześnie stan klęski żywiołowej? No przecież to tutaj brakuje jakiejkolwiek logiki i widać wyraźnie, że chodzi tylko o to, żeby przesunąć wybory, a to jest niezgodne z konstytucją. Ale jest jeszcze coś takiego jak logika polityczna, liczą się szable. Jeśli Gowin nie blefuje, jeśli sześciu posłów Porozumienia 6 maja nie odrzuci poprawek Senatu, to ta ustawa przepadnie. I co wtedy? Nie będzie wyborów w ogóle, czy jednak będą, nie wiem, na przykład w formie tradycyjnej? Jeśli rzeczywiście taki czarny scenariusz by się sprawdził, o którym pan redaktor przed chwilą powiedział, no to rzeczywiście wchodzimy w okres bardzo ostrego kryzysu konstytucyjnego i kryzysu politycznego. Co ten wtedy? Kryzys konstytucyjny będzie polegał na tym, no zobaczymy, będziemy wtedy musieli podejmować decyzję. Ja dzisiaj nie chcę zakładać, że taki scenariusz się sprawdzi. Natomiast mielibyśmy taką oto sytuację, iż nie ma możliwości przeprowadzenia wyborów, bo nie ma dzisiaj również możliwości przeprowadzenia wyborów drogą tradycyjną. Ja już pomijam, że byłoby to rzeczywiście niebezpieczne dla Polaków i chcielibyśmy tego zdecydowanie uniknąć, ale nie ma też przepisów dzisiaj, które mogłyby, w oparciu o które takie wybory mogłyby się, technicznych przepisów mogłyby się odbyć. W związku z czym wyborów by nie było, a 6 sierpnia wygaśnie kadencja prezydenta i Polska zostałaby w tym ostrym kryzysie nie tylko zdrowotnym, ale również ekonomicznym, pozbawiona możliwości posiadania sprawnego rządu. A nie można wtedy, uchwalania jakichkolwiek ustaw. Ale czy wtedy na przykład nie można zrobić tak, i nie mówi czasem o tym konstytucja, że w momencie, kiedy upłynie kadencja prezydenta, to jego obowiązki pełniłaby marszałek Sejmu? Nie. Do momentu nie. Wyboru. Otóż nie, panie redaktorze. W nowych nie. Wyborach. Otóż nie, panie redaktorze. To może otóż trzeba nie, zmienić konstytucję. Konstytucja. No wie pan, zmiana konstytucji pewnie byłaby potrzebna, ale wiemy, że to jest niemożliwe. No, pan premier Gowin proponował zmianę konstytucji. Opozycja odrzuciła taką propozycję, mówiąc, że żadnych zmian konstytucji nie będzie. Konstytucja mówi wyraźnie, w jakich okolicznościach pani marszałek Sejmu może zastąpić prezydenta w jego roli. To jest chociażby śmierć prezydenta, czy też jego dymisja. Wśród tych wymienionych enumeratywnie przypadków nie ma nieodbycia się wyborów. W związku z czym no, Polsce grozi w takiej sytuacji po prostu to, że nie będzie posiadała prezydenta, a tym samym nie będzie możliwe przyjęcie żadnej ustawy. No takiej ustawy chociażby, która pytanie, będzie reagowała panie na kryzys gospodarczy, takiej, która będzie pomagała Polakom, nie będzie mogła wejść w życie. Pytanie, panie premierze, czy są możliwe wybory w takim trybie korespondencyjnym? Czy Poczta Polska jest gotowa do tych wyborów? Co z wydrukiem kart do głosowania? Jak to wygląda w tej chwili? Poczta Polska przygotowuje się do tych wyborów zgodnie z decyzją pana premiera, jaką otrzymała. Na podstawie tej decyzji te przygotowania są prowadzone. Poczta zwróciła się również do samorządów gminnych, miast i gmin o to, aby otrzymać informacje, które są zamieszczone w spisie wyborców. I te samorządy odmówiły spisów wyborców. No, panie doktorze, no to samo w sobie pokazuje, że jest w Polsce duża grupa ludzi, którzy sprawują funkcje publiczne, którzy dążą do anarchii w Polsce, bo to jest już anarchia. Ale prezydenci miast, słyszał pan na pewno, mówią, że oni chcą przestrzegać prawa i cytują artykuł 15 ustawy, która jest w tej chwili w Senacie, która mówi tak: spis wyborców w danej gminie wójt, burmistrz lub prezydent przekazują operatorowi wyznaczonemu w dniu wejścia w życie ustawy. Jakim prawem, więc dopiero można to zrobić 6-7 maja. Panie doktorze, przepraszam bardzo, jakim prawem ci samorządowcy odwołują się do ustawy, która nie obowiązuje, bo ta ustawa nie obowiązuje, obowiązuje inna ustawa, ustawa z 16 kwietnia, tak zwana druga ustawa antykowidowa, gdzie w artykule 99 wyraźnie jest zapisane, że poczta jako wyznaczony operator ma prawo do tego, aby żądać od wszystkich podmiotów publicznych wszelkich rejestrów, dostępu do wszelkich rejestrów i do wszelkich spisów danych osobowych i działa na tej podstawie właśnie poczta. I
w oparciu również o decyzję pana premiera, w której to decyzji pan premier polecił poczcie prowadzić przygotowania do wyborów. Ma poczta pełne prawo i pełne oparcie w przepisach prawa. Ale natomiast ci, którzy odmawiają tropem, dzisiaj, panie czy będą premierze? Odmawiać poczcie przekazania tych informacji, będą łamali prawo i będą się musieli liczyć również z konsekwencjami idąc łamania prawa. Idąc pańskim tropem, można zapytać, czy można przygotowywać wybory korespondencyjne, zanim jeszcze ustawa w tej sprawie nie została uchwalona. Pan Wojciech Hermeliński, były szef PKW, kiedyś przyjaciel braci Kaczyńskich, mówi tak: to, co w tej chwili robi Prawo i Sprawiedliwość, to jest cytat, ta organizacja wyborów przez Pocztę Polską, to jest jedno wielkie bezprawie, które się w głowie nie mieści. No wie pan, ja się dziwię, że wszyscy tak chętnie odwołują się do opinii osób, które kiedyś pełniły funkcję, a dzisiaj są osobami prywatnymi. Pan sędzia Hermeliński naprawdę nie ma dzisiaj żadnego urzędowego prawa, żeby w tej sprawie się wypowiadać. Oczywiście jako osoba prywatna może to robić. Natomiast jakoś pomijają to, co chociażby o czym mówił aktualny przewodniczący Komisji Wyborczej, a on mówił, że poczta ma prawo żądać tych dokumentów od samorządów pod warunkiem, że spełni pewne warunki techniczne, które poczta spełniła, no chociażby opatrując to swoje wezwanie podpisem kwalifikowanym. To się wydarzyło i mamy tutaj podstawę w postaci opinii obecnie urzędującego przewodniczącego Komisji Wyborczej, aktualnego, który może się w tej sprawie wypowiadać, że wszystko jest w porządku, więc naprawdę ilość takich właśnie fake newsów, nieprawdziwych informacji, opinii, które wynikają tylko i wyłącznie z politycznych uprzedzeń, jest tutaj wiele i każdy oczywiście sobie może je cytować, ale w ostateczności ważne jest prawo, a prawo mówi wyraźnie, że poczta może dzisiaj te działania prowadzić. A co więcej, jeśli pan mnie pyta, dlaczego dzisiaj są przeprowadzane przygotowania do wyborów, to ja odpowiadam, bo wybory są 10 maja. Tak głosi pani marszałek Sejmu, tak ogłosiła zgodnie z konstytucją te wybory na 10 maja. Nikt tego nie zmienił i wszystkie organy publiczne, ale organy panie premierze, publiczne są dzisiaj zobowiązane, żeby się do tej daty przygotować. Zna tą rzymską paremię lex retro non agit. Prawo nie działa wstecz. Czy można przygotowywać się do wyborów, jeśli nie ma jeszcze uchwalonej ustawy w tej sprawie? Prawo nie działa wstecz, to oczywiste i prawo nie będzie działało wstecz. Jeśli ustawa zostanie uchwalona, to wybory odbędą się 10 w drodze korespondencyjnej. Jeśli nie zostanie uchwalona, to wyborów nie będzie. No to jest zupełnie oczywiste. Natomiast oczywistym jest również, że jeśli ustawa zostanie uchwalona i wejdzie w życie, prawdopodobnie, jeśli byłaby uchwalona, to wejdzie w życie prawdopodobnie 8 maja, że nikt o zdrowych zmysłach nie może oczekiwać, że Poczta Polska czy inne instytucje państwowe będą w stanie w ciągu jednego dnia przygotować się do tych wyborów, a dzisiaj będą się działy założonymi rękami. Odpowiedzialność rządu, odpowiedzialność poszczególnych ministrów, instytucji państwa, również Poczty Polskiej, polega na tym, żeby dzisiaj się do tych wyborów przygotowywać, że jeśli w takiej trudnej sytuacji się znajdziemy, że ustawa wejdzie w życie 8 maja, a 10 się będą mogły odbyć wybory, będą musiały odbyć wybory, to wtedy będą się mogły odbyć rzeczywiście w sposób zgodny z panie prawem, z tą ustawą, w jak najlepszy sposób, jest tak, żeby obywatele mogli do mieć pana poczucie, premiera, że wybierają w sposób odpowiedzialny. Bardzo dziękuję. Musimy już niestety kończyć. Pan Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych, był gościem wydarzeń. Dziękuję, panie premierze.